7 razy 24. A my serdecznie witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i oczywiście widzów Telewizji Republika i rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj państwa i moimi gośćmi są pan Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kandydat z okręgu łódzkiego listy Prawa i Sprawiedliwości. Pan senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Siłą Rzeczy, również Koalicja Europejska, ale nie kandyduje pan senator. Dzień dobry, nie. Pan Piotr... Jak będę kandydował, to mam nadzieję, że pani powie, z którego okręgu. Pan Piotr Apel, poseł Kukiz 15, obok pana senatora, również kandydat do Europarlamentu, również z okręgu łódzkiego. Po drugiej stronie stołu pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie, również kandydat okręgu numer 5 z Warszawy. Warszawski. Dziękuję bardzo. Obok pana posła Gryglasa pan Marek Suski, szef gabinetu politycznego, dzień prezesa dobry. Rady Ministrów. No nie ma okręgu, nie ma okręgu. Okręg jest, i pan, ale ja nie kandyduję. No tak, nie, rozumiem, ale dla pana nie ma okręgu. I pan Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicja Europejska. Czy pan kandyduje? Tak, muszę pani ujawnić, że kandyduję z okręgu numer 10 Kraków, Kielce, z pozycji numer 3, z listy numer 3. No to dobrze. To już w takim razie wszystko jest jasne. Kto kandyduje, kto nie kandyduje. Państwo już mają tego świadomość. Drodzy państwo, rozpoczynamy to polityczne podsumowanie tygodnia i rozpoczynamy je chronologicznie. Może nie tyle, jeżeli chodzi o sam tydzień, ale o wydarzenia związane z tak długo zapowiadanym wystąpieniem Donalda Tuska, ale zanim do samego Donalda Tuska przejdziemy, to Donald Tusk miał support. No to w takim razie fragment tego supportu. Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu. Po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Tym supportem był pan Leszek Jarzdżewski, to jest redaktor naczelny tego kwartalnika Liberté. I teraz no, pierwsze pytanie siłą rzeczy do pana senatora Jana Filipa Libickiego. Panie senatorze, podobała się panu werwa pana Jarzdżewskiego? Nie, nie podobała mi się werwa pana Jarzdżewskiego. Powiem szczerze, że kiedy słuchałem tej wypowiedzi, to przyszła mi na myśl cytat z prymasa Wyszyńskiego: kto nienawidzi, już przegrał. I to jest oczywiście pytanie, do kogo odnosił się ten fragment wypowiedzi pana Jarzdżewskiego, który mówił o świni w błocie, bo tam nie jest to do końca jasne, do kogo to się może odnosić. Czy to się odnosi do kościoła, czy to się odnosi do jakiejś rzeczywistości świeckiej. Ale tak czy owak, jeśli ktoś używa takich porównań, to jest... No, panie senatorze, to jest to jasne. No, sekundeczkę. Jest to... Nie, ja właśnie wiedząc o tym, że pewnie pani dzisiaj zada mi to pytanie, przeczytałem tą wypowiedź. Więc szkoda, że pan jej nie odsłuchał. Więc chcę bardzo jasno powiedzieć, że ta pierwsza część, gdzie on wprost mówi o Kościele, jest wyrazem bardzo głębokiej niechęci, wręcz nienawiści, myślę, można by tak powiedzieć, do Kościoła. Druga część jest... że tak powiem, wypowiedzią też pełną tego samego stanu ducha, nie wiem do końca do kogo skierowaną. Na pewno taka wypowiedź nie powinna mieć miejsca. Ona, no dobrze, mnie bardzo smuci. Ja rozumiem, ale to dlaczego pan przewodniczący Tusk skomplementował pana Jarzdżewskiego? Ja bym powiedział tak. Ja się przyglądałem przewodniczącemu Tuskowi w trakcie tej wypowiedzi, bo była na niego, że tak powiem, skierowana kamera. Widziałem, że były osoby, które klaskały. To mnie bardzo zasmuciło. Widziałem, że pan, proszę mi nie przerywać, panie ministrze, widziałem, że pan przewodniczący Tusk nie klaskał. Trudno mi się, że tak powiem, odnieść do tego, co pan przewodniczący Tusk mówił. Ja bym oczekiwał jakiegoś odniesienia się krytycznego. A będzie pan oczekiwał do wypowiedzi zaraz swojego lidera? Do wypowiedzi pana Jarzdżewskiego. Szkoda, że to nie padło. Cieszę się, że pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz w Białymstoku w sposób moim zdaniem jednoznaczny odciął się od tej wypowiedzi. Tak, ja uważam tą wypowiedź jako wypowiedź pełną wielkiej niechęci, wręcz powiedziałbym nienawiści, i to mnie bardzo martwi. Ja zadałam to pytanie dotyczące werwy, dlatego że i pytałam też pana o to, dlaczego Donald Tusk skomplementował pana Jarzdżewskiego. Dlatego że Donald Tusk być może rzeczywiście, ja też to widziałam, nie klaskał. Natomiast kiedy wyszedł na scenę,
powiedział właśnie o tej werwie. Werwa w polskim języku ma zabarwienie, to jest słowo, myślę, że dla każdego zrozumiałe, i jest to słowo o zabarwieniu pozytywnym, a nie negatywnym. Więc stąd pytam się, dlaczego Donald Tusk skomplementował wypowiedź o świniach w błocie. Świnie w błocie, myślę, że jak ktoś to odsłuchał, bo może lepiej odsłuchać niż coś przeczytać, bo być może czytał pan jakieś fragmenty, ale jak się odsłucha, to nie ma wątpliwości, że chodzi o Kościół katolicki i o ludzi wierzących, no, zaangażowanych w życie Kościoła. No, no niestety inaczej się tego zinterpretować nie da. Co, ja myślę sobie, nie wiem, trzeba by o to zapytać samego Donalda Tuska, ale ja, że tak powiem, tą wypowiedź z wystąpienia Donalda Tuska, gdzie Donald Tusk mówi, że tak powiem, po sporze politycznym żyjemy w jednym kraju i w związku z tym musimy sobie wzajemnie stworzyć pewne warunki do, w miarę na ile to się da, że tak powiem, zgodnego współżycia. No to dlaczego komplementuje pana Jarzewskiego? Odczytywałbym jako pewien kontrapunkt do tego, co powiedział pan Jarzewski, ale czy tak rzeczywiście było, to trzeba zapytać samego Donalda Tuska. Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Nie, no powiedzmy to otwarcie, no to był skandal. Przecież mieliśmy do czynienia ze skandalem. Mieliśmy do czynienia, oczywiście to jest problem Tuska z ukradzionym show, dlatego że Tusk i jego poplecznicy zapowiadali od wielu tygodni jego ważne wystąpienie, które miało być na tematy europejskie, tematy wewnętrzne. Okazało się, że pani nazwała to supportem, niektórzy mówią przedskoczek. Nie, to Donald Tusk nazwał to supportem. Tak, kiedyś się nazywał for dancer, inni mówią przedskoczek dzisiaj, także to ukradł mu ten show. No ale ukradł nie tylko ze względu na jakąś werwę, tylko na skandaliczną wypowiedź, która pomieszała chyba szyki, pomiesza w tej chwili w całej kampanii wyborczej. No bo jeśli kojarzy się takiego człowieka z Tuskiem, który ma być liderem całej, nie tylko Platformy, a koalicji, ma być tą ikoną prowadzącą do zwycięstw wyborczych, no to strach się bać, co są za ludzie wokół niego. Teraz trzeba też spojrzeć uważnie na wystąpienie Donalda Tuska, które było no dość kłamliwe jednak. Do samego Donalda Tuska za chwilę przejdziemy, ale ja zapytałam... Ale jeszcze jednak, to jeśli o kontekście mówimy, prawda, to jeszcze jedno problem. No proszę sobie wyobrazić, że we Francji na przykład w czasie lipcowego święta albo w Stanach Zjednoczonych w czasie Independence Day 4 lipca, kiedy odbywają się defilady albo pokazy ognisk sztucznych, nagle opozycyjny polityk robi konkurencję dla takiego święta. No, proszę wyobrazić, we Francji w czasie Dnia Bastylii pani Le Pen organizuje jakieś wystąpienie na Uniwersytecie, na Sorbonie. No, byłaby rozjechana przez opinię publiczną, bo wtedy cała Francja czy całe Stany Zjednoczone, kiedy są święta narodowe, skupiają się wokół władzy, oglądają te organizowane wtedy przez państwo uroczystości. Tutaj cynicznie w tym czasie, kiedy prezydent otwiera defiladę, kiedy pół Warszawy siedzi na ulicach, ogląda tą defiladę, kiedy reszta jest przy telewizorach, nagle organizuje się jakąś hucpę, jakiś show na uniwersytecie z panem Jarzewskim, z panem Tuskiem i pokazuje się światu, że jest to główne wydarzenie Polski. No dobrze, ale bo w pierwszym rzędzie wystąpienia pana Jarzewskiego słuchał nie tylko pan Tusk, który rzeczywiście nie klaskał, ale i pan Kosiniak-Kamysz, i pan Zgorzelski, pan Schetyna, pani Kopacz, pani Kidawa-Błońska, czyli wicemarszałkini, marszałek Sejmu. Ja naprawdę... nikt z tych ludzi wtedy, kiedy się działo, powiem szczerze, nie zauważyłam, czy był Włodzimierz Czarzasty, ale to pan Andrzej Szejna za chwilę powie. O, już powiedział pan, mówi, że nie było. Nikt przeciwko temu nie zaprotestował. No, pan Donald Tusk skomplementował wystąpienie pana Jarzewskiego, dlatego że słowo werwa oznacza siłę, moc, taką witalność, jest słowem pozytywnym, które nawet no, w reklamach funkcjonuje jako słowo pozytywne, no, jest jednoznacznie kojarzone. No, no, jak można o Belgii... Było zaplanowane. Nie, ale prowokacja była zaplanowana. Być może Myś była nie zaplanowana, wierzę, że Tusk czy nie. Nie wiedział, co ten pan będzie mówił jako tak zwany sapor. Pan minister Marek Suski w takim razie. Otóż, szanowni państwo,
jeżeli Donald Tusk jest profesjonalnym politykiem, to co powiedział ten pan przed jego wystąpieniem musiało być uzgodnione, ale cały ten pierwszy rząd pana zdaniem wiedział, co będzie powiedziane? Ten pierwszy rząd prawdopodobnie nie, ale reakcja... Ale dlaczego nikt nie protestuje? Reakcja tego, no bo widać wyraźnie, że oni tak ludzie myślą. Ludzie wierzący to świnie w błocie. Nie, oni tak myślą. To, co teraz mówią, że tam krytykują, no to doszło do tego, że po prostu ludzie ocenili, że im to szkodzi i krytykują. Ale reakcja na te słowa haniebne była znamienna i to pokazuje tak naprawdę, co wewnątrz umysłów tych ludzi siedzi. A ja jestem na 100% przekonany. No, nie wierzę w to, że Donald Tusk nie wiedział, kogo zaprasza i co ten pan będzie mówił, bo jego reakcja jest taka. No, nie bił brawo, bo wiedział, że będzie prowokacja, że będzie atak haniebny na, w gruncie rzeczy na Polskę, no bo cała Polska... Kultura opiera się właśnie o chrześcijaństwo i z niej wynika. I ten atak na Polskę, no to co kiedyś mówił Donald Tusk, jak pogardliwie mówił o polskości, to jest kontynuacja i tu jest po prostu pokazanie, co ci ludzie myślą, jak oni w swoich umysłach oceniają Polskę i historię naszego kraju, jak nienawidzą Kościół, nienawidzą naszych wartości. A co do tego, co tam było mówione, no to to była moim zdaniem zaplanowana prowokacja po to, żeby później Donald Tusk, który też prowokacyjnie mówi różne głupstwa i atakuje... Do Donalda Tuska jeszcze samego przejdziemy, by też fragment wystąpienia... Ale to nie można tego oddzielać, bo to była całość. To było zaplanowane z perfidią, z premedytacją. Pan Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicja Europejska. Jak pan ocenia to wystąpienie? Po pierwsze, ja chcę powiedzieć, że wypowiedzi Donalda Tuska, która była dosyć długa, były też inne ważne elementy. Bo przepraszam bardzo, no, ja powiedziałam, że od wypowiedzi pana Tuska będziemy za chwilę rozmawiać. Również fragment tej wypowiedzi będzie za chwilę. Dobrze, więc będą mogli państwo słyszeć. No, pytam się o ten support, który był z taką werwą. Powiem w ten sposób. Ja bardziej odebrałem jako ciekawą wypowiedź, że obecnie rządzące Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości organizują obchody Konstytucji 3 maja, a na co dzień obchodzą Konstytucję w Polsce. I to ale jest to dla mnie ciekawa wypowiedź. Ale to był i teraz przechodząc do tej kwestii, i to jest mocna wypowiedź, i chciałbym, żeby się panowie, pan minister Suski czy pan minister Waszczykowski, do tego się też ustosunkowali w dzisiejszym programie. A druga sprawa, jeśli chodzi o kwestię wypowiedzi pana tak zwanego supportu, jak pani nazywa. Nie, to Donald Tusk nazwał, to nie ja. Tak, to powiem tak. Ja takiego języka w życiu nie zaakceptuję w polskiej mowie publicznej i dyskusji publicznej, żeby kogoś porównywać do świń, czy nawet ile się nie zgadzam, bo jeżeli słyszę o wypowiedzi metropolity krakowskiego pana Jędraszewskiego, to też powiem szczerze, chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość... Słucham? Arcybiskupa. Chciałbym, żeby też Prawo i Sprawiedliwość zauważyło, że w języku Kościoła jest brak tolerancji, że jest tolerancja dla pedofilii, ale nie można wypowiadać się tak, jak ta wypowiedź została skonstruowana, ponieważ my prowadzimy dyskurs polityczny poważny, również o problemach w Kościele katolickim. Ja myślę, że gdyby Jan Paweł II dzisiaj żył, to co dzieje się w polskim Kościele katolickim, patrząc z perspektywy jego encykliki Laborem Exercens z 1981 roku, która odnosiła się do encykliki Leona XIII, Rerum Novarum, to by dzisiaj potępił też, co się dzieje w Kościele. Ale potępiać można kulturalnie, a nie w ten sposób. Więc ja zgadzam się z tym, że Kościół katolicki w Polsce zbyt angażuje się w działalność polityczną, popiera tylko jedną stronę sceny politycznej, nie potrafi rozliczyć się z błędów, ale nie można Kościoła katolickiego określać w ten sposób i wiernych, jednak, jak to się stało podczas tego spotkania. Jednak o Belgii nie przekładali na język krytyki. Ja czym o tym innym mówię. Jest ja obelga, o tym mówię. Czym innym jest dziczenie, którego byliśmy świadkami i którego cała opozycja, pana Włodzimierza Czarzastego, przypomnijmy, nie było na tej sali. Dlatego ja powiedziałem, krytyka, którą trzeba wyartykułować. To było zaakceptowane. Dlaczego nikt nie wstał? Dlaczego nikt nie wyszedł z tego spotkania? I Kościoła katolickiego. Dlaczego Donald Tusk nie powiedział, że to jest język haniebny? Pani zapyta Donalda Tuska. Ale ja się pytam pana, ja się pytam, ale ja też się mam prawo zapytać Kościół katolicki, że nie potrafi rozliczyć się za afer pedofilski. Ale mówię. To są, przepraszam bardzo, nie, ale o czym mówię pan o tym, mówi? Że ja mówię o tym normalnie. Przepraszam, czy jeżeli ja jestem osobą wierzącą
praktykującą i bronię Kościoła katolickiego i wiary, to jestem świnią, która nurza się w błocie? Ale pani, ale przecież ja tego nie powiedziałem. Ale ja wręcz to potępiłem. Ale ja to potępiłem, tylko niech pani nie zrównuje tych, którzy słusznie i mądrze krytykują i rząd Prawa Sprawiedliwości i Kościół z tymi, którzy używają słów, których nie można dopuścić w polskiej polityce. Ja rozmawiam na temat pana Jarzewskiego. No więc, żeby pani jeszcze raz, żebym podkreślił, to w sposób, w jaki pan Jarzewski wyraził krytykę pod adresem hierarchów kościelnych, pewnych spraw, które trzeba posprzątać w Kościele katolickim, to tylko tym to ludziom, którzy by chcieli reformy Kościoła katolickiego i uczciwości w Polsce, zaszkodził. To nie jest krytyka. Nie, to była obelga. To nie jest krytyka. To była obelga. To jest obelga. Ale ja to mówię, Zaszkodził tym nam wszystkim, w tym sojuszowi Lewicy Demokratycznej, który walczymy o prawdę. Chamstwo, jak jest niezależnie jak bardzo z werwą wypowiedziane, zawsze będzie chamskie. Ale z jaką werwą? Panie pośle? Hamstwo, to co zaproponował, zaprezentował, to jest absolutnie poniżej krytyki. Natomiast... Bo to nawet mówiąc szczerze, z werwą w ogóle nie było, bo to po prostu było wypowiedziane na jednej tonacji, tak jakby, przepraszam bardzo, wyklepane, więc z werwą to, nic nie miało wspólnego. To nie ma do znaczenia, czy inaczej źle się stało, że po raz kolejny Kościół próbuje być angażowany w politykę. Znaczy teraz negatywnie, jako ten czarny lud, który będzie pokazywany jako... Ale nie tylko Kościół. Również wierzący. Ludzie wierzący i Kościół. No ale to Kościół to są ludzie wierzący. Kościół to nie są księża, to prawda, to są ale wierzący. Ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. Oczywiście, tylko że ponieważ wcześniej pan Andrzej Szejna mówił przede wszystkim o hierarchii kościelnej, to nie chciałabym, nie, żeby to jest Kościół, czyli my wszyscy, którzy wierzymy, jesteśmy częścią Kościoła. Natomiast to jest niebezpieczny trend, który zapoczątkował Robert Biedroń, tworząc, jakby budując swoje podwaliny na walce z Kościołem czy krytyce Kościoła. I teraz zostało to podchwycone i poniekąd przejęte przez środowisko Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem to było celowe zagranie po to, by odebrać część elektoratu Biedroniowi i taką zimną kalkulację. To była zimna kalkulacja po to, by po prostu osiągnąć lepszy wynik wyborczy. To jest przerażające, jak Kościół katolicki jest traktowany przedmiotowo. Przecież Kościół chrześcijański 2000 lat, dużo dłużej niż Polska istnieje, miał różne lepsze i gorsze momenty, ale trwa. I nagle okazuje się, że staje się osią sporu politycznego, że nagle jedna partia chce bronić Kościół, a druga chce atakować Kościół. No dajmy Kościołowi funkcjonować tak, jak funkcjonował przez 2000 lat, bo jego trwałość jest dużo większa niż jakiegokolwiek ustroju politycznego. No proszę państwa, to wypowiedź chorego z nienawiści człowieka, bo to tak można określić. I to wypowiedź, która padła w szczególnym dniu, bo przypomnę, to wielkie święto kościelne, to święto Matki Bożej Królowej Polski i to także święto państwowe. To taki symbol, dlatego że losy Kościoła katolickiego były ściśle związane z losami Polski. Ja proszę, przepraszam, ja wejdę w słowo. Czy pana nie dziwi to, że nikt nie protestuje? Ja myślę, może że to był... jedni nie klaszczą, inni klaszczą, ale nikt nie wstaje, nikt nic nie mówi, Donald Tusk nic nie mówi, nikt nie wychodzi, siedzi rektor, który nie reaguje. Była aprobata tego. To przede wszystkim gospodarz powinien zareagować rzeczywiście w pierwszym rzędzie. Ja muszę powiedzieć, że mnie zasmuciła reakcja pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, który bardzo często mówi, że PSL jest tą partią opartą o tradycyjne wartości, że jest mocno zakorzeniony w tych polskich, chrześcijańskich, tradycyjnych wartościach i tej reakcji nie było, przeciwnie, były brawa, więc smutne. No to uderzenie nie w Kościół jako instytucję, zgadzam się z panem posłem. Kościół to przecież wspólnota ludzi wierzących, to my wszyscy, więc to było uderzenie w nas Polaków, w tą większość Polaków, która wierzy i często też praktykuje. Więc coś nagannego, ja także zgodzę się z panem ministrem, że to musiało być zaplanowane, bo skoro to wystąpienie ogłaszane wiele tygodni wcześniej przez Donalda Tuska jako ciekawe i takie, które przyniesie ważne treści, no to ono musiało być
od A do Z zaplanowane i ten support, jak pani to, jak nazwał Donald Tusk. To jest cytat. Tak, ja tak, że musiał być perfekcyjnie zaplanowany. No to źle świadczy o formacji politycznej, która najpierw próbowała wykorzystać tą rewolucję obyczajową proponowaną w Warszawie przez Rafała Trzaskowskiego. Teraz proponuje, teraz chce wykorzystać antyklerykalny atak niektórych środowisk także do swoich celów politycznych. No, ewidentnie Platforma Obywatelska ustawia się po takiej skrajnie lewej stronie sceny politycznej. Ja myślę, że duża część posłów Platformy, która już zareagowała, która opuściła Platformę, ostatnio jeden z senatorów, ten proces będzie następował. No a myślę, że największy problem ma dzisiaj PSL, który w takich warunkach ideologicznych, przy takich deklaracjach no, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Ja bym nie miał wątpliwości, gdybym był na ich miejscu, co należy zrobić. No właśnie, pytanie jest takie, ale to za chwilę będziemy na nie odpowiadać i pana senatora o to zapytam. Czy rzeczywiście PSL jest w trudnej sytuacji, czy też PSL trochę próbuje, albo w ogóle może bardzo próbuje zmienić swoich wyborców. Być może to jest tak, że PSL uznał, że bycie partią reprezentującą w Polsce wieś, rolników, już mu się za bardzo nie opłaca i wobec tego zaczyna jakąś taką ewolucyjną drogę i zmienia się w jakąś inną partię. Ale to już za chwilę. Teraz Donald Tusk właśnie, który z taką, przepraszam, skomplementował za werwę wypowiedź pana Leszka Jarzdzewskiego. Tak Donald Tusk rozpoczął swoje wystąpienie w auli Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę. Rację mają ci, którzy mówią, że jako szef Rady Europejskiej nie powinienem angażować się w kampanię polityczną na rzecz jakiejś wybranej partii politycznej, gdyż nie jest to rolą mojego urzędu, ale jest moim prawem i obowiązkiem jako przewodniczącego Rady Europejskiej wspierać Europejczyków w każdym kraju Unii Europejskiej, wszystkich tych, którzy uparli się czasami wbrew trudnym okolicznościom, aby ludzi łączyć, a nie dzielić. Żeby łączyć dla swojej ojczyzny i dla Europy. Za to wam bardzo dziękuję. Donald Tusk, jeżeli chcemy przełożyć te jego kilka zdań na przekaz bardziej taki czytelny i klarowny, mówi więcej tak, nie, jako przewodniczący Rady nie mogę popierać jednej partii, ale za to mogę popierać koalicję. Rozumiem, koalicję europejską. Jak pan podchodzi? Bo powiem szczerze, znaczy przewrotność niesamowita. Ja mam wrażenie, że taka już nawet na granicy braku szacunku dla słuchających. Panie senatorze, pan senator Jan Filip Libicki. Jeżeli pani pozwoli zacząć od innego wątku. Ja jestem bardzo uradowany faktem, że pan minister Suski występuje tutaj w obronie Kościoła i ludzi wierzących. Ja pamiętam rok 2007, kiedy pan minister Suski darł list episkopatów w sprawie ochrony życia publicznie, w związku z czym cieszę się, że nastąpiła taka pozytywna zmiana w podejściu pana ministra Suskiego do Kościoła. To cieszy. Teraz powiedziałbym są filmy, panie ministrze, zapisy, jak pan to robił. To widziałem i są, można sobie poszukać w internecie. Natomiast chcę powiedzieć w ten sposób. Rzeczywiście jest tak, że w całym tym wystąpieniu nie było ani razu odniesienia do jakiejś konkretnej partii politycznej. Widzę, że pan nie ma szacunku dla naszych widzów i słuchaczy. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć. Oczywiście. W tym fragmencie nie było? Oczywiście. To jest trochę tak. Trochę? Jeżeli pani pozwoli skończyć. Ale ja, takie żarty pan opowiada, to ja, że to trudno ja, nie to reagować. Ja, dobrze, świetne to ja, ale, dowcipy. Ale uda się czy nie? Żeby Będę skończył. Się starać. Dobrze, fajnie, bardzo się cieszę. Więc ja myślę sobie w ten sposób. No, to przemówienie było skonstruowane jako przemówienie, że tak powiem, w sposób ewidentny proeuropejski. I myślę, że kiedy Donald Tusk je konstruował, to też była, że tak powiem, w dyskursie publicznym w Polsce trochę inna sytuacja. Ponieważ przez ostatni tydzień czy 10 dni
myślę, że retoryka rządzących się zmieniła na bardzo mocno proeuropejską. Zniknęła gdzieś, że tak powiem, pani poseł Pawłowicz, pan prezydent Duda wycofał się ze swoich sformułowań o wyimaginowanej wspólnocie. Ja mam nadzieję, że to jest pewna tendencja trwała, ale myślę sobie, że kiedy Donald Tusk konstruował to wystąpienie, to konstruował je w warunkach, kiedy jeszcze z taką rzeczywistością nie mieliśmy do czynienia i stąd taki, a nie inny jego kształt chciał dać silny impuls, że tak powiem, ugrupowaniom proeuropejskim, które się jednoznacznie wtedy proeuropejsko wypowiadały. Dobrze, to gdyby pan mógł się odnieść do pytania mojego. Wypowiadały. Poparł koalicję europejską czy nie poparł? Proszę pani, ja tam jeszcze raz powtórzę. A w tym, co myśmy wszyscy odsłuchali, to nie widziałem. Usłyszał pan to poparcie, nie, czy nie? Nie. Pan, dobrze. Pan przewodniczący Tusk odniósł się do dyskusji, czy powinien się angażować. A, no i tak powiedział, powiem, że nie powinien, ale się zaangażuje. Nie, że się nie powinien angażować partyjnie i partyjnie się nie angażuje. Tak, tylko na rzecz koalicji. Co innego mówi, co innego robi, jak zwykle Tusk. Pan Witold Waszykowski. No, też ma pan takie wrażenie? Nie, nie, oczywiście to było skonstruowane, nawet okraszone różnymi bonmotami, szyderstwami, drwinami w kierunku swoich rywali politycznych. Całe przemówienie było skierowane do koalicji, do tutaj środowiska wewnętrznego w Polsce. Od człowieka na takim stanowisku oczekiwalibyśmy w takim dniu pewnej refleksji na temat sytuacji w Unii Europejskiej. Nic na ten temat nie było. Unia Europejska jest zżerana w tej chwili licznymi kryzysami, zarówno wewnętrznymi, o Brexicie, można mówić wiele o kwestii euro, i kryzysami wokół Unii Europejskiej. Nic na ten temat nie było, prawda? Przecież ale było mamy na temat Węgier i Szwecji. Ale mówię, że to drwiny. Pan Donald Tusk uznał, że Szwecja jest w lepszej sytuacji niż Węgry. Niesmaczne drwiny, podobne do tego supportu czy tego przedskoczka, prawda? W tym samym guście, prawda? Opowieści, gdzie na mapie leży, jeśli to mapa ma odzorować człowieka, to gdzie, jaką częścią ciała może być Orban i Węgry. No więc to było w tym samym stylu jak ten przedskoczek. I teraz mamy błędną wykładnię sytuacji w Polsce, dlatego że podział, jaki następował w Polsce, rozpoczął się w 2005 roku, kiedy to właśnie Donald Tusk i Partia Platforma Obywatelska już wtedy tamtych wyborów nie uznała. Nie uznano zwycięstwa Lecha Kaczyńskiego, nie uznano zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy zaczęły się totalne spory, wtedy rozszedł się popis i tak dalej. Następnie, jak powiedziałem, nie było nic na temat sytuacji w Europie. Natomiast dziwaczne rozważania na temat Targowicy. Ten człowiek, który uciekł ze stanowiska premiera na Zachód, opowiada coś o Targowicy, jakieś refleksje na ten temat. Potem jakieś dziwaczne rozważanie na temat węgla i smogu w Polsce, że dziecko wychodząc na ulicę pali paczkę papierosów, prawda? No i wreszcie na koniec jakieś strachy o Chinach, że Chiny próbują jakąś sztuczną inteligencję stworzyć, która nami zawładnie. I to jest wystąpienie króla Europy, to ma być wystąpienie na Uniwersytecie Warszawskim skonstruowane z jakąś myślą. Jaka tam była myśl przewodnia? Dzieci palące papierosy na ulicy, bo wąchają, wdychają smog. Nie, Chiny, no, ale dobrze, przepraszam bardzo. I bomoty no, to jest, jeżeli nawet pan Donald Tusk odkrył, że w Polsce istnieje smog, bo ja nie przypominam sobie jego wystąpień wtedy, kiedy był premierem. Wszyscy, którzy się tym tematem interesowali, wiedzą, że to jest problem Polski od dziesięcioleci. To nie jest tak, że ten problem to jest ostatnie, nie wiem, 2, 3, 4, 5 lat, nawet 7. To jest problem Polski od dziesięcioleci. W Polsce każdy, kto ma na przykład dziecko chore na astmę, a myślę, że wiemy o tym zresztą, że bardzo wiele takich dzieci chorych w Polsce jest i ludzi dorosłych również, no to o tym słyszał doskonale i to nie jest żadna nowość, więc ja się zastanawiam też, dlaczego to się pojawiło w kategoriach zupełnie, kiedy on był zupełnej nowości. Gdzie mógł te sprawy podnosić, gdzie Trybunał Konstytucyjny przedstawiał ten problem i krytykował. No dobrze, ale przepraszam, również krytykowała panie ministrze, ja jeszcze wejdę w słowo, bo pan mówi, że Donald Tusk nie mówił nic o sytuacji wewnętrznej Europy, no ale jednak mówił o tym, że trzeba łączyć, a nie przeciwstawiać. No to, no to jest, rozumiem, jakieś odniesienie się do on tego. Jako no, w tej konstrukcji on jako, widział. On jako Europejczyk, który mówi, że będzie popierał siły europejskie. Widział relacje europejskie. Pole, nie albo, a i. Ma tak pole do Donald popisu. Dzisiaj decydują się w dalszym ciągu losy Brexitu w Wielkiej Brytanii.
dlaczego tam nie angażuje się, popierając Europejczyków, którzy chcą pozostać w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy sytuację kryzysową we Francji. Dlaczego on jako przedstawiciel Unii Europejskiej z najwyższego szczebla nie angażuje się, żeby uratować tę sytuację we Francji, pomóc prezydentowi Macronowi, który głosi różne recepty na temat uratowania Europy, a sam oczywiście jest niewiarygodny, bo ma sytuację wewnętrzną. Dlaczego nie angażuje się w sytuację w Hiszpanii? Przewodniczący prawda, Donald Tusk komplementował prezydenta Francji, choć w zupełnie innym kontekście. Pan Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicja Europejska, czyli formacja, którą Donald Tusk poparł, choć twierdził, że nie powinien, jako przewodniczący Rady Europejskiej. Jak pan patrzy na to wystąpienie? Czy nie byłoby lepiej, gdyby Donald Tusk po prostu powiedział, że wprost, no, że koalicja europejska to jest koalicja, która jest mu bliska i on udziela tego poparcia? Po pierwsze, dopóki pełni tak wysoką i najwyższą w historii funkcję jako Polak w strukturach Unii Europejskiej, to zapewne Code of Conduct nie pozwala mu popierać jakiegoś ugrupowania ale jak to? No przecież powiedział, że Ale to jest tak, jak można powiedzieć, że widzimy źdźbło w oku kogoś innego, a nie widzimy belki we własnym. I mówię tą Marku Belce akurat, to jakiej belki, który też kandyduje z Łodzi. Jakiej belki nie widzimy? Ale ja przed chwilą mówiłem. No, jeżeli spieraliśmy się co do roli politycznej Kościoła. Jeżeli pan metropolita, arcybiskup Jędraszewski może wprost wspierać PiS, to PiSowi to pasuje. Tak? Czy może krytykować kobiety, które uczestniczą w Czarnym Marszu, czy krytykować Unię Europejską, czy nie słuchać papieża Franciszka, który mówi, że jeżeli widzi bogatego księdza w samochodzie, to mu się robi niedobrze, a wiadomo, kogo miał na myśli. A kiedy Donald Tusk wyraża pewne opinie... Ale przepraszam bardzo, ale, nie, ale, wróćmy, ale proszę, ale do tych bo my się skupi, bo my się skupiliśmy... Ale pan rozumie, jakie to jest... Znaczy, że pan po prostu jakieś szaleństwo wypowiedział, tak? A dlaczego? No to niech pan mi wytłumaczy, bo może powinienem zrozumieć. Dlaczego nie popierać mam kobiet, które potrafią protestować w obronie swoich praw? A ci ludzie, którzy giną w imieniu tych praw, to mają dla pana jakieś ale znaczenie, kto ginie czy nie? W imieniu jakich praw? No, zabijane dzieci. A kobiety nie mają mieć praw w Polsce. Ale tak? A dzieci mają? Ale proszę panią, to według Kościoła katolickiego i Prawa i Sprawiedliwości trzeba urodzić dziecko, które umrze 10 sekund po porodzie, albo kobieta może umrzeć podczas porodu. No takie są poglądy, ale przecież o tym bardzo, mówimy teraz. Nie, ja pana chciałam więc odwołać do głównych praw wiary, do 10 przykazań i tak dalej, to pan bym więcej zrozumie. Rozumiem, że pan ma... Ja uważam, że według 10 przykazań kobieta i mężczyzna mają takie same prawa. W Polsce się o tym zapomina. Dobrze, pan uważa, ale 10 przykazań jest jasno powiedziane, nie zabijaj, więc dajmy dobrze, spokój, ale dlatego kobiety. Ale wracając teraz do pani głównego pytania, jeśli chodzi o pana Donalda Tuska. Ja zgadzam się z jego wypowiedziami dotyczącymi Europy. Pan minister Waszczykowski powiedział o tym, że co powinien zrobić, czego nie powinien zrobić. Ale moje pytanie dotyczyło czego innego. Pan powiedział, że pan do mojego pytania powraca. Pan minister Waszczykowski. Ja się pana zapytam, czy nie bardziej uczciwie byłaby taka, czy nie bardziej uczciwa byłaby taka sytuacja, w której Donald Tusk powiedziałby, jestem przewodniczącym Rady Europejskiej, ale mimo wszystko będę popierać koalicję europejską, bo... Proszę panią, ja bym na przykład chciał, żeby tak zrobił, ale on tego nie zrobił. Jutro do Warszawy witam na lotnisku pana Fransa Timmermansa, który przyjedzie i poprze koalicję europejską, poprze Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zapraszam na debaty z Fransa Timmermansa, Włodzimierza Cimoszewicza, Aleksandra Kwaśniewskiego i Frans Timmermans, który wziął urlop de facto i funkcjonuje jako już dzisiaj kandydat na szefa komisji, mam nadzieję, że tym szefem komisji jest będzie. Na tym urlopie? Nie znam szczegółów, to przecież... Nie, bo ale on rozdziela... to nie, wyglądało nie, na to, że na urlopie bo to jest nie tak, jest, że wiem, że Prawo i Sprawiedliwość go atakuje. Ale pan przewodniczący Timmermans, wszystkie jego podróże służbowe i podróże dzisiaj jako kandydata na szefa komisji są absolutnie rozdzielone i koszty są absolutnie rozdzielone. I jutro będę miał przyjemność tego mądrego, czołowego polityka europejskiego witać. I on robi to w sposób jednoznaczny. Natomiast ja nie widziałem takiej sytuacji podczas wystąpienia Donalda Tuska, a zgadzam się z wieloma jego wypowiedziami dotyczącymi i pozycji Polski, sytuacji Polski w Europie. Ja bym panu ministrowi powiedział tak. Niech pan się martwi tym, że przez waszą politykę antyeuropejską stracimy miliardy euro, jeśli chodzi o przyszły budżet. Do miliardów euro jeszcze dojdziemy i dlatego musimy troszeczkę podkręcić tempo, bo widzę, że jest już dość późno. W takim razie teraz wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z pikniku patriotycznego, tak się ten piknik
nazywał w półtusku, właśnie w odniesieniu do Kościoła i roli Kościoła w Polsce. I za chwilę pan poseł Piotr Apel. Jest atakowany w sposób niezwykle wręcz brutalny. Kościół jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, który w Polsce jest powszechnie znany. Nawet dla ludzi, którzy są niewierzący. Rola Kościoła, jeżeli są polskimi patriotami, musi być oczywista. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Ja jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym katolikiem, ale gdybym na przykład nim nie był, to mówiłbym to samo. I może szybciutko, zanim udzielę panu posłowi głosu, pan poseł będzie miał już okazję wszystko skomentować, to jeszcze jeden fragment wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z dokładnie tego samego miejsca. Inny temat już wprowadzamy. Próbuję się stwierdzić, że Polska ma w związku z II wojną światową jakieś zobowiązania finansowe. Otóż proszę państwa, tak, są zobowiązania finansowe wobec Polski i wobec Polaków. A Polska żadnych zobowiązań nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości. To nam należy zapłacić. To nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki miliardów, setki miliardów euro czy dolarów. Może nawet więcej niż bilion. A nie my. My nie jesteśmy nikomu nic winni. Pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Kiedyś pani premier mówiła przez 8 ostatnich lat, teraz aż chce się powiedzieć przez ostatnie 3 lata, co zrobili Prawo i Sprawiedliwość, żeby odzyskać te pieniądze od Niemiec, żeby odzyskać te należne reparacje w związku z II wojną światową. To jest pytanie, które pierwsze nasuwa się od razu po wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A te ustalenia zespołu natomiast pana Mularczyka, pana zdaniem, to no, ale one się jeszcze nie skończyły. Znaczy, no, trwają i ja oczekuję, że te prace byłyby szybsze i skuteczniejsze i rzeczywiście pierwsze prace nad samą Warszawą rozpoczęły się, kiedy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, czyli już wtedy rozpoczęto pracę nad reparacjami. Ale wie pan, że to tak naprawdę dotyczy całej Polski, jeżeli tak, chce się sformułować oczywiście, roszczenie, tak, które jest uzasadnione. To są bardzo skomplikowane prace, natomiast no, 3 lata ja bym oczekiwał, że pan Mularczyk nie będzie jechać do Brukseli i uciekać od problemu, tylko przedstawi rzeczywiście raport z tego, co nam się po prostu należy, bo na razie to wygląda tak, że bardziej chyba jest zajęty kampanią europejską i ucieczką do Brukseli niż dbaniem o to, byśmy odzyskali swoje pieniądze. Jeśli chodzi o Kościół. Do Brukseli będzie uciekał? Nie. Ja pracowałem nad tym. Mularczyk kandyduje, to no tak, tylko przedstawi przed tym, zanim kandydował, przedstawił raport z pracy swoich komisji. No nie przedstawił. Nie przedstawił, nie skończył pracy, nie kończy się pracy w połowie, tylko kończy się, finalizuje. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, rzeczywiście jest taka tendencja w ostatnich dniach, żeby próbować tłoczyć w ten spór polityczny Kościół katolicki, Kościół chrześcijański. Ja protestuję przeciwko temu, żeby wykorzystywać Kościół jako amunicję do uderzenia w jedną partię lub jako amunicję do uderzenia w drugą. Jedni bronią Kościół, drudzy go atakują. Naprawdę Kościół katolicki, Kościół chrześcijański w Polsce jest tą ostoją moralności, ostoją czy takim no, piękną księgą, której możemy czytać i uczyć się bardzo, bardzo wielu rzeczy, postaw godnościowych, postaw człowieczych. No, z badań natomiast przeprowadzonych przez antropologów w innych częściach świata, gdzie są polskie społeczności, wynika, że nawet ta wiara katolicka jest po prostu rdzeniem kulturowym obok tak, języka. Tak, no, to jest ważne. Tylko jeżeli my zaczynamy prowadzić tą bieżącą, doraźną politykę w oparciu o Kościół, my Kościoła nie lubimy, my Kościoła bronimy, no to zaczynamy go uprzedmiotować. Ja rozumiem, wyobraża pan sobie, że nikt nie zareaguje na słowa o tych świniach w błocie. No, trudno nie bronić nie, w takiej sytuacji, oczywiście, jeżeli tak, coś takiego występuje. Tylko jeżeli ja słyszę, że że Kościół jest jedyną tą ostoją patriotyzmu, a jedyną możliwością obrony patriotyzmu jest Prawo i Sprawiedliwość, to ja protestuję przeciwko temu, bo katolik, chrześcijanin. Ale tego pan prezes nie powiedział. Powiedział na tym samym pikniku w innej wypowiedzi. Nie. Mówił ja o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną możliwością obrony patriotyzmu i tak dalej.
To nie jest tak. Znaczy, chrześcijanin, katolik może głosować na każdego, kto nie musi to być polityk Prawa i Sprawiedliwości, może głosować na innego. I tak samo niewierzący może głosować na Prawo i Sprawiedliwość, na każdą inną partię. Dosłownie dwa zdania na temat komentarza do wystąpienia Donalda Tuska i tego początku. No Donald Tusk rzeczywiście próbuje włączyć się w politykę, ale tak delikatnie, żeby jakby się nie udało koalicji europejskiej, żeby móc umyć ręce. Że móc powiedzieć, ja tu w razie czego, ja tu tylko przyjechałem. Pan minister Marek Suski powątpiewa, czy rzeczywiście to delikatne. Nie, tak bezpiecznie. O, może tak, może delikatnie to lepsze słowo, bezpiecznie. Czyli że w każdej chwili móc się z tego wycofać. Znaczy, ja mam wrażenie, że w ostatnich dniach kolejne ugrupowania polityczne przedstawiały swoich sojuszników w Europie. Koalicja Europejska przedstawia Donalda Tuska, Timmermansa. My przedstawiliśmy Di Maio i teraz czekam na Prawo i Sprawiedliwość. Z kim Prawo i Sprawiedliwość będzie wchodzić w sojusze? Czy to będzie rzeczywiście Salvini i Le Pen, czy będzie to inny sojusz? Bo to jest ważne przed wyborami europejskimi, żebyśmy wiedzieli, z kim dane ugrupowania będą w sojuszu. Teraz już wiemy, kim będzie Koalicja Europejska. Mnie to nie przekonuje. Timmermans nie jest postać, którą chciałbym, żeby nas reprezentowała. Zdecydowanie wolę, żeby to robił Ruch Pięciu Gwiazd. Tak jak to zanim w takim razie Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy będą mogli wypowiedzieć się i odpowiedzieć na pytanie, które postawił pan poseł Piotr Apel, no to jeszcze fragment wystąpienia Grzegorza Schetyny z Białegostoku. Bardzo proszę. Jako liderzy Koalicji Europejskiej mówimy dzisiaj. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. 100 miliardów więcej dla Polaków. 100 miliardów więcej dla Polski. 100 miliardów na zdrowie, na ludzi, którzy budują nasz kraj pracując, na polską wieś, na edukację i na walkę ze smogiem. To jest nasza propozycja. I to jest właśnie wielki wybór, przed którym stoimy. Więcej czy mniej? No pytanie oczywiście, od jakiej sumy liczy te 100 miliardów Grzegorz Schetyna, czy od tej propozycji Komisji Europejskiej, którą zaaprobowała jego koleżanka partyjna, pani komisarz Bieńkowska, czy od jakiejś innej sumy, która być może będzie jeszcze wynegocjowana. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. No właśnie, proszę państwa, to jest takie klasyczne odliczanie od X-a, które jest niewiadomą. Więc jak można mówić, że na pewno wynegocjuje się o 100 miliardów więcej, jak nie jest znana ta kwota pierwsza, podstawowa, bo dzisiaj znaczy, znamy kwotę popartą przez panią komisarz Bieńkowską. No to ta kwota jest. To jest propozycja wstępna, na którą Polska nie wyraża zgody i to zostało jasno powiedziane. Ja krótko do tych wszystkich spraw się odniosę. Wystąpienie przewodniczącego Tuska to było wybitnie polityczne wystąpienie i to takie polityczne na użytek wewnętrzny. Natomiast rzeczywiście od przewodniczącego komisji oczekiwalibyśmy takiego wystąpienia strategicznego. Rady Europejskiej. Wystąpienia strategicznego przyczyn, analizy przyczyn, bo kryzysu Unii Europejskiej i jakąś diagnozę i strategię na przyszłość. Tego absolutnie nie było. Ja muszę powiedzieć gwoli sprawiedliwości, że jeden element mnie zainteresował i odebrałem go pozytywnie, to taka deklaracja o utrzymaniu więzi transatlantyckich, ale w działaniu pana przewodniczącego już tego nie obserwuję, bo jak prezydent Francji wypowiedział się, że chce tworzyć armię europejską przeciwko Stanom Zjednoczonym, to brak reakcji. Rzeczywiście pan Donald Tusk wspomniał o tych relacjach transatlantyckich tak. I jakby to tutaj można powiedzieć, że pochwalił co rząd. Pochwalił nasz rząd, że utrzymujemy się. Tak, to jest jeden jedyny pozytyw tego wystąpienia, ponieważ, który znajduje. Tylko ponieważ to myśmy odbudowali, to się cieszę, że to pośrednio mnie pochwalił, można powiedzieć. No tak, to tak rzeczywiście. Natomiast a to pan dwie godziny, poseł Piotr Apel i pan poseł Zbigniew Gryglas kontynuuje. Dwie godziny wcześniej była wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który właśnie w tym temacie zabrał głos, powiedział, że tych przyczyn kryzysu europejskiego jest wiele i sformułował diagnozę, jak naprawić Unię Europejską. Powiedział, że Europa potrzebuje demokratyzacji, potrzebuje większej roli Parlamentu Europejskiego i większej roli Rady Europejskiej, czyli tych ogniw, które są wybierane demokratyczne, a nie komisji, która jest przecież nie z wyboru demokratycznego póki co. Więc to jest ta kwestia. Jeśli chodzi o sprawę wiary Kościoła, to rzeczywiście
to jest depozytariusz wartości. Ja często przypominam sobie mojego przyjaciela, który jest ateistą zadeklarowanym, który mówi mi, wiesz Zbyszek, ale ja zawsze będę wychowywał swoje dzieci w wierze, bo to jest taki fundament, na którym można dobrze wychować dziecko, człowieka. A więc niezależnie od tego, czy ktoś jest człowiekiem wierzącym, czy nie, to nasza wiara chrześcijańska, katolicka jest tym fundamentem, w szczególności dla naszego państwa, naszego kraju, naszego narodu. I ostatnia kwestia dotycząca tych roszczeń środowisk żydowskich. Części środowisk żydowskich. Tutaj mówimy jasno, nie ma podstaw prawnych, jest umowa polsko-amerykańska w tym zakresie. No i przede wszystkim nie ma absolutnie żadnych podstaw moralnych, bo to my mamy prawo kierować żądania do najeźdźców, którzy zburzyli Polskę, zburzyli naszą stolicę, którzy zamordowali 6 milionów Polaków. My mamy prawo żądać wielkich sum od Niemiec. Mhm. Ale to są słowa jeszcze. Czy... I to w takim razie dokładamy jeszcze wypowiedź do dyskusji, do tych tematów dyskusyjnych, na stół dyskusyjny, jeszcze wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę. My jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi tematami. Jesteśmy wiodącym państwem, które zrekonstruowało, można powiedzieć, grupę przyjaciół spójności. 15-16 państw będzie dbało o to, żeby ten budżet był co najmniej tak zasobny, jak ten dotychczasowy. Tutaj pan premier Morawiecki występował po Grzegorzu Schetynie, więc w pewnym sensie pewno należy to wystąpienie i te słowa odnieść jako odpowiedź liderowi Platformy Obywatelskiej, bo chyba nie Koalicji Europejskiej, bo tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej protestował przeciwko temu, żeby pana Grzegorza Schetynę określać mianem lidera Koalicji Europejskiej, ale to za chwilę. Pan minister Marek Suski, Platforma, Grzegorz Schetyna mówi 100 miliardów więcej wynegocjujemy. 100 miliardów robi wrażenie. Tak, ale to są takie obiecanki, cacanki. Obiecujemy, że będzie 100 miliardów więcej, ale tak naprawdę głosowali przynajmniej niektórzy przedstawiciele koalicji tak zwanej europejskiej za sankcjami dla Polski, czyli dla zmniejszenia ilości pieniędzy dla Polski. Ja przypomnę też sytuację, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska pod rządami Platformy złamała prawo, dopuszczając wyższe normy stężenia smogu i substancji szkodliwych w atmosferze. To rozumiem, że teraz dzisiaj, nawiązuje pan do wypowiedzi dzisiaj, Donalda Tuska. No, nie miałem okazji, bo dobrze, bardzo proszę, oczywiście. Pominięty zostałem nie, w tamtej kolejce. Dokładaliśmy po prostu temat. Natomiast ten rząd, mówię tutaj w imieniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, mojego rządu, przeznacza ponad 100 miliardów złotych właśnie na program Czyste Powietrze, wymianę pieców, ocieplenie budynków, wymianę okien. I z tego programu mogą skorzystać obywatele, ludzie indywidualni, nawet do 80% dofinansowania w tym programie. Więc my robimy bardzo dużo. Poprzednicy nie robili nic, byli karani. Unia Europejska stwierdzała, że łamie prawo, a dzisiaj stroją się w piórka tych, którzy tutaj krytykują obecny rząd, choć sami mają na swoim sumieniu ogromne grzechy. Ale szanowni państwo, no tutaj każde niemalże słowo, każde zdanie wypowiadane przez tych ludzi przeczy logice i kto pamięta, jak rządziła Platforma Obywatelska, ten wie, że to są kłamstwa. Oni no, mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Dzisiaj mówią, że będzie 100 miliardów więcej, a jak obliczyliśmy, i to zresztą nie tylko my, niezależni eksperci obliczyli, że podczas rządów Platformy wyciekło z Polski około 290 miliardów złotych, łącznie z zabraniem dużej transzy OFE. To są pieniądze, które zostały stracone, więc jeżeli oni mówią 100 miliardów, to raczej będzie to 100 miliardów mniej, jeżeli by rządzili, niż więcej. A co do negocjacji, to rzeczywiście premier Mateusz Morawiecki prowadzi te negocjacje i zbudował koalicję w obronie właśnie pieniędzy dla Polski i rolnictwa europejskiego. To pan senator Jan Filip Libicki, tutaj, Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Europejska może tutaj odnieść Tusk się po prostu próbuje dzielić społeczeństwo. Tego, co mówi Polaków. Chociażby pan minister Marek Suski. Nie, no ja mogę powiedzieć tylko tyle. Ten budżet dla Polski, który został zaproponowany
przez Komisję Europejską jest bardzo niska. I przez panią Bieńkowską. Dobrze, ale jeżeli państwo nie pozwolicie, protestowała. Jeżeli państwo mi pozwolicie dokończyć, to ja się odniosę. I teraz pytanie jest, czego ten budżet jest rezultatem? Dlaczego on taki jest? Czy on jest taki dlatego, że głosowała za nim pani Bieńkowska? Czy on jest taki dlatego, że od prawie 4 lat Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w Unii Europejskiej politykę awanturniczą, nie potrafi budować sojuszy i w związku z tym zraziło sobie wszystkich w Unii Europejskiej, czy prawie kłamstwo. Wszystkich. Zaraz, pan pozwoli. Tyle państw nas ja panu nie przerywałem. I w związku z tym ten budżet jest wynikiem takiej polityki. Ja bym wolał, jeśli pani mnie pyta, żeby pani Bieńkowska głosowała przeciwko temu budżetowi. A wie pan, dlaczego głosowała za? Nie wiem, ale chętnie bym się dowiedział. Natomiast uważam, że ten kształt... A jak się pan będzie dowiadywał? Bo to bardzo ciekawe, byśmy się dowiedzieli, dobrze, jak się można czegoś od pani Bieńkowskiej dowiedzieć. To zróbmy tak, ja się spróbuję dowiedzieć, a jak się dowiem, to pani powiem. Natomiast... ja uważam, że ten kształt budżetu jest wynikiem, jeszcze raz powtórzę, awanturniczej polityki Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej przez ostatnie lata i to jest rezultat tych awantur. Ale mamy postęp, bo się dowiemy, dlaczego pani Bieńkowska. Mnie się uda dowiedzieć. Chyba niemożliwe, żeby w ramach Koalicji Europejskiej pani Bieńkowska... Być może przypisuje mi pani zdolności, których nie mam. Ja myślałam, że to kontakt z panią Bieńkowską dla państwa jest jakiś ułatwiony. Bardzo dziękuję. Dobrze, pan minister Witold Waszczykowski. No, oczywiście w wystąpieniu pana Schetyny kolejna jest nieprawdziwa diagnoza, bo już żeśmy tutaj wspomnieli wielokrotnie, rzeczywiście jest projekt budżetu mniejszy, ale jest to projekt zaakceptowany przez nie rząd polski, tylko przez panią Bieńkowską, która od lat nie kontaktuje się z polskim rządem, nie współpracuje. Ja już raz i drugi w mediach nazwałem ją, że ona zachowuje się jak kosmonautka wystrzelona 5 lat temu w kosmos i krąży na jakiejś orbicie. No dobrze, ale ja dopytam, bo to jest strasznie ciekawa sprawa, bo my mamy swojego reprezentanta. Nie, to nie jest nasz reprezentant. Ale przepraszam bardzo, z polskim paszportem jest. Tak. Jednak wysłany przez polski rząd. Zapraszać panią Bieńkowską do Warszawy, do ministerstwa, żeby nawiązać jakąś współpracę. Mhm. Powiedziała, że ona odwiedza Polskę tylko na urlopy i to spędza je w Katowicach. I taki był kontakt. Ale wracając. A w Brukseli się nie chciała też spotkać? Ja próbowałem ją, chyba w Monachium ją gdzieś spotkałem, zastałem, żeśmy porozmawiali, w Brukseli nie. Mhm. Wracając do budżetu. Budżet nie ma nic wspólnego z tym czy innym rządem. Budżet tworzy się na podstawie algorytmów dotyczących ludności danego kraju, jak również poziomu rozwoju gospodarczego. Prawda? To są dopłaty takie jak dla nas. Jest to wynik nie nagrody za jakieś dobre zachowanie, tylko jest to rekompensata za otwarcie rynku słabszych gospodarek na gospodarki silniejsze. I stąd jesteśmy tym beneficjentem dopłat zarówno rolnych, jak i w spójności. I teraz ten budżet oczywiście jest w tej chwili tylko w projekcie. Został odrzucony przez wiele państw. Rzeczywiście została stworzona grupa przyjaciół budżetu spójności. I dopiero na jesieni, kiedy będzie nowy parlament i nowa komisja, nastąpią poważne negocjacje na temat nowego budżetu. Być może on zostanie zmniejszony poprzez brak Wielkiej Brytanii w budżecie, ale to będzie rozłożone na wszystkie kraje równoważnie. W związku z tym dzisiaj nie można obwiniać, jak to robi Grzegorz Schetyna, że obecny rząd otrzymuje mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, bo tych pieniędzy jeszcze w dalszym ciągu nie ma. Mówimy o budżecie na lata 2021-2027. I te negocjacje na jesieni dopiero się zaczną. Chwilę, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicja Europejska. Grzegorz Schetyna, jak mówi, 100 miliardów więcej, to od którego budżetu? Tego, co będzie wynegocjowane, czy tego, co poparła pani Bieńkowska? Ja zakładam, że tego, który będzie negocjowany, ja po raz pierwszy w jakiejś tam części. Ale co tak w ciemno Grzegorz Schetyna mówi, że wydarłby 100 miliardów więcej, jak nie wie od jakiej sumy? Też obiecywał po 100 milionów dla każdego. Ale panie redaktor, znamy się na tych negocjacjach, zarówno w SLD, jak i w Platformie Obywatelskiej są ludzie, którzy prowadzili takie negocjacje, ja między innymi jako wiceminister integracji europejskiej. Pani Bieńkowska, cały czas o niej przypominam. Ale tutaj widzę takie sadystyczne znęcanie się nad panią Bieńkowską, która jest jednym z komisarzy. Właśnie, a druga rzecz, co pan,
pan minister Waszczykowski powiedział słusznie. Ale ja tylko dodam, ale tak, senator nam pomoże i się cieszę. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja tutaj się w jednej rzeczy zgadzam z panem ministrem Waszczykowskim, ku państwa pewnym zaskoczeniu. Prawdziwa rozgrywka będzie się toczyć na jesieni. I to będą bardzo twarde negocjacje, które nie tylko będą dotyczyły różnych przeliczników, analiz, ale będą dotyczyły twardej walki politycznej w Unii Europejskiej, budowaniu sojuszy. Jeżeli ja słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość zrozumiało, że trzeba budować te sojusze, to ja tylko mogę to pochwalić. Dobrze, to jest dobre. Pan Piotr Apel, dosłownie jedno zdanie. Pan Piotr Apel, Kukiz 15. Oczywiście wszystko przed nami. Na razie to jest takie przymiarki i pewne propozycje. Dobrze, żeby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście zawalczyło o rolników, których już obiecywało, że wyrówna dopłaty już parę lat temu. Dobrze, żeby zawalczyło Prawo i Sprawiedliwość o to, by zaprzestać wypływanie z Polski kapitału przez wielkie korporacje, bo tego też niestety pan poseł nie Zbigniew Gryglas, porozumienie, jedno zdanie dosłownie. Proszę państwa, istotą sporu jest to, czy Polska ma być aktywna, czy aktywnie ma zabiegać o swoje interesy, czy być pasywna, tak jak dotychczas, jak za czasów koalicji PO-PSL. Ja twierdzę, że ta pasywna strategia nam się nie opłaca i nic nie daje i czekanie na to, co spadnie z pańskiego stołu, to jest błąd. Jedno zdanie, pan minister Marek Suski. Jedno zdanie, pan minister Marek Suski, Kancelaria Premiera. Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o Polskę i Polaków, buduje koalicję w Unii Europejskiej, broni fundamentów moralnych Polski. Pan i tu stawiamy kropkę. Pan minister Marek Suski, szef gabinetu politycznego, z wieloma państwami mieliśmy spotkania. Sojusz Lewicy Demokratycznej, pan poseł Rumunia, Litwa, Apel, Łotwa, Estonia. Po drugiej stronie Zbigniew Gryglas, porozumienie obok pan Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość i pan senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Europejska, Katarzyna Głuska. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Siedem razy 24.